Spalanie autka na benzynie wynosi około 23 litrów, co daje nam spalanie gazu rzędu 25 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzamy około 560 zł. To jest, proszę Państwa, bardzo duże oszczędności, jeżeli chodzi o jazdę takim autkiem. Proszę spojrzeć, jaki to jest kolos. Masa właśnie 2900 kg. Także już jest bardzo blisko autka ciężarowego. No, oczywiście zasilany silniczkiem 5.7 V8 o mocy 258 koni. Autko jest 2000 roku, prezentuje się bardzo ładnie. Biały kolor. Także na pewno będzie sprawiało radość właścicielowi już teraz, jeżdżąc o połowę taniej. Cena takiej instalacji to jest około 5000 zł. A całkowity zwrot następuje, uwaga, już po niespełna 9000 km. To jest osiągnięcie absolutnie rekordowe, jeżeli chodzi o zwrot kosztów montażu. Jeżeli chodzi o komorę silnika, widok mamy tylko od wnętrza autka. Widzimy tutaj rozdzielacze oraz pojedyncze wtryskiwacze gazowe. Reszta elementów znajduje się od spodu autka bądź też w przedniej jego części. Reduktor jest to reduktor Gold Super GT. Specjalna wersja pod duże obciążenia, zamontowany przy podłużnicy bardzo niziutko z racji braku miejsca od góry. To miejsce okazało się być idealnym wyborem. Centrala sterująca STAG 308 idealnie zapewni optymalne parametry pracy dla tego amerykańskiego potężnego silniczka. I następny samochód też przyjadę. Oczywiście jest to centrala firmy ACES, tak. Wlew gazu zamontowany mamy pod klapką wlewu benzyny. Rozwiązanie bardzo estetyczne, dyskretne, całkowicie niewidoczne po zamknięciu klapeczki. Proszę bardzo, w ogóle nie widać, że instalacja gazowa istnieje. Jest to wlewik typu wlewu z dokręcaną końcóweczką. Zbiorniczek zamontowany mamy pod autkiem. Mamy tutaj bardzo dużo miejsca do dyspozycji. W tym przypadku jest to 90-litrowy zbiornik toroidalny w miejscu fabrycznego koła zapasowego, pozwalający na przejechanie około 300 km tym wielkim, pięknym, amerykańskim autkiem.